Skanuję identyfikator w liczbie. Witaj w pęcie stołecznym. Udaj się do centrum dystrybucji. Sam, najpierw dostarcz ładunek, a później weź nowe zlecenia. Dzięki za przesyłkę. Ładunek jest w świetnym stanie. Coś dla ciebie. Dobra, do następnego. Dobra, Robert. Dostępne nowe zlecenie. Sam. Zgarnąłeś bonus. Noś go z dumą. To wyróżnienie dla najbardziej zasłużonych członków Bridges. Przejdź się do kwatery i sprawdź, jak na tobie leży.
Sam. Mama mówi, że skończyła już swoją broń na wynurzonych. Jej prototypy są częścią kolejnej przesyłki. Chodzi o pomoc humanitarną dla węzła portowego. Węzeł portowy jest dość daleko od terytorium wynurzonych, ale broń powinna się przydać, jeśli jacyś się tam zabłąkają. Da też mieszkańcom możliwość obrony podczas wypraw poza granice miasta. Przesyłka zawiera też różnego rodzaju lekarstwa, także ludzkie nasienie i jajeczka. Próbki te mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności genetycznej. Pochodzą bowiem od osób spoza głównych siedlisk ludzkich. Wykorzystując właściwości temporalne Hiralium, możemy sprawić, że będą użyteczne tak długo, jak trzeba. Gdy już dostarczysz przesyłkę, podłącz Cupida. Kiedy to zrobisz, cały region zostanie włączony do sieci chiralnej. Następnie udasz się do węzła jeziornego. Tam również dostarczysz artykuły pierwszej potrzeby. Rzecz jasna, będziesz musiał przeprawić się przez jezioro. Szczegóły będą w drugim zleceniu, które przyjmiesz na miejscu. To będzie bez dwóch zdań twoja najdłuższa trasa. Postaraj się porządnie przygotować. Dobry, Sam.